oczywiście. Ale wypełnimy sobie ten czas i to proszę zobaczyć, jak wygodnie. Jak cieplutko. Chce się... Właśnie. Wełną czesankową, bo o tym mówimy, czyli Chunky Pillow. Jest to hit. Możemy robić to własnoręcznie, nawet w zaciszu domowym. I właśnie za chwilę dostaniemy pełne przeszkolenie. Tak. Już rozmawiałyśmy przed wejściem na antenę, że jestem generalnie słaba w takie wszystkie robótki ręczne. I pani powiedziała tak, że nie ma opcji, nauczy każdego. No to zaraz się przekonamy. Jest z nami Joanna Pawłowska, twórczyni rękodzieła, youtuberka Plotka Pufy, tak? Dokładnie. Plotka Pufy. No dobrze. Dzień dobry. Pani Anno, już jakiś czas temu bardzo popularne były takie koce, pledy, a teraz okazuje się, że możemy pójść dalej. Dokładnie. To też nie jest tak, że te pledy przestały być popularne, bo one się tak bardzo, bardzo wpisują w styl skandynawski, który wciąż jest bardzo popularny, jeżeli chodzi właśnie o trendy w urządzaniu wnętrz. Więc ten taki pled, jak tutaj mamy, pled z wełny czesankowej, jest takim, można powiedzieć, symbolem, takim znakiem rozpoznawczym naprawdę tego ikonka stylu. Taka ikonka tego stylu skandynawskiego. Natomiast ten arm knitting, czyli to, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać, pozwala nam naprawdę wyczarować różne inne cuda. Mogą to być poduszki, jakieś mniejsze dywaniki, pufki, focyki, pufy, dokładnie, tak żeby się rozsiąść, żeby się wtulić. Ja poduszki właśnie są może takie troszeczkę bardziej uniwersalne, bo ten pled nam się bardziej kojarzy z jesienią, zimą, tak się można w niego wtulić właśnie w taki mroźny wieczór, a poduszka też ze względu na... Każdą porę roku. Dokładnie, bo ze względu też na bogatą gamę kolorystyczną tej wełny czesankowej, która jest dostępna na rynku, można sobie zorganizować poduszkę naprawdę w radosnym, letnim, wiosennym kolorze i będzie praktyczna przez cały rok. Mamy polskich producentów, prawda? Wspaniałych polskich producentów. Czesankowy nasz? Ja się w swojej pracy opieram wyłącznie na polskich dostawcach. Ważne jest, żeby ta wełna, którą wybieramy, jeżeli właśnie wybieramy na przykład wełnę polską, żeby to była wełna pochodząca od owieczek odpowiedniej rasy. To musi być wełna z merynosów. Ja właśnie w swojej pracy opieram się na... Czyli taka, tak, że nie gryzie. Jak bardzo, bardzo mięciutka i przede wszystkim hipoalergiczna. To są owieczki, które są absolutnie... Ta wełna, ich runo jest zupełnie nieuczulające. Więc to musi być wełna z merynosa. Są też dostępne czesanki... Też z merynosa, ale z innych krajów. Jest mamy już doskonały polski surowiec. Mamy. I co teraz? I co teraz? Ja jestem przygotowana. Tak, i zabieramy się za robienie. Mamy już, ja troszeczkę tak pozwoliłam sobie przygotować bardzo z tym, żebyśmy może... Tak, wstydu nie było. Większość, powiedzmy, udało się upleść troszeczkę wcześniej. Metoda polega na tym, że... Polegamy wyłącznie na swoich rękach. Nie mamy żadnych narzędzi dziewiarskich, nie mamy żadnych drutów, żadnych szydełek, nic z tych rzeczy, dlatego to taką metodą, tym arm knittingiem może się zająć każdy. Handmade. Bo nie trzeba się oswajać z drutami. Możemy sobie rozłożyć, możemy spróbować kawałeczek. To, co mamy przygotowane, co pani Kasia też ma, to jest fragment właśnie poduszki takiej. Jak ją sobie jeszcze troszeczkę powiększymy, włożymy wkład, to mamy poduszkę. Cała metoda opiera się, czy to koca, pufy, dywanika, opiera się na tym, że mamy pozakładane tutaj pętle. Oczka takie. Tak, szukamy pętli, z której wychodzi nam końcówka. Przechodzimy do oczka na lewą stronę. Tak. Wkładamy dłoń po prostu do środka tego oczka. Ale tu od wewnątrz czy od zewnątrz? Najlepiej jakby tak położyć sobie stronę. Dokładnie, dobra, w tą stronę. I przechodzimy do oczka na lewą stronę, wkładamy dłoń do tego oczka. Wkładamy. Łapiemy włóczkę z kłębka i po prostu przeciągamy. I już mamy o kawałek dalej. I przechodzimy na lewo, łapiemy i mamy kawałek dalej. I tak cały czas. Jak długo robi się taką poduchę? To troszeczkę zależy od wprawy. Ja tutaj będę opowiadać i postaram się tą jedną skończyć. Tak mam nadzieję, że może mi się uda. Troszeczkę to zależy od wprawy. Mnie zrobienie takiej klasycznej, okrągłej poduszki z wełny czesankowej zajmuje kwadrans. Ale tak, ale... To produkcja przemysłowa. Dokładnie. Z tego mojego doświadczenia warsztatowego, właśnie z kursów rękodzieła, które prowadzę, wiem, że nawet osobie bardzo, bardzo początkującej, czy dziecku na przykład, bo dzieci też uczestniczą, nigdy się nie zdarzyło, żeby zajęło dłużej niż godzinę. Czy to jest jeden rodzaj przeplatanki takiej, czy to jest cała mnogość wzorów? Można kombinować wzory, ale całość opiera się właśnie tylko na tym, proszę spojrzeć. Na tych pętelkach. Po prostu pętelki jedna za drugą, nic tutaj się nawet specjalnie nie musimy bardzo, bardzo na tym skupiać i kwestia tego, w które miejsce się wbijamy, w cudzysłowie, czyli możemy rękę prowadzić w różne oczka, no to wtedy powstaje nam troszeczkę inny wzór. Czyli nie jest to kwestia wielomiesięcznego kursu, który trzeba przejść. Absolutnie, to jest kwestia
Proszę półgodzinnego zobaczyć. Może kursu. Pani Katarzyna Cichopek już pięknie. W trzech minutach. Idę na rekord. To dokładnie, rekord. Ja spróbuję. O, już ta moja czapka, bo to tak troszeczkę wygląda jak taka olbrzymia wełniana czapa, bo z wełny czesankowej teoretycznie również można zrobić kominy, można zrobić szaliki, czy właśnie bardzo, bardzo grube czapki, ale no u nas jeszcze może zima nie jest aż taka, żeby... Grubość taką... tej wełny, myślę o... O tym pęczku takim naszym jest różne, czy to jest właśnie taka? To jest taka klasyczna, standardowa wełna czesankowa. Jest również wełna czesankowa mini. Ona jest mniej więcej o połowę, ma pasmo cieńsze i również wówczas troszeczkę inaczej nazywa się metoda, bo my tutaj robimy dzisiaj metodą arm knittingu, czyli no ramion, bardziej dłoni niż ramion. Natomiast jest też coś takiego jak finger knitting. I wtedy te cieńsze włóczki. O, ja sobie tutaj mam zwykły, taki klasyczny wkład kwadratowy. Wcale się tam nie zastanawiam nad tym, żeby musiał być okrągły. Można go sobie przerobić. I uformować. Zakładamy do środka. Zaplątujemy dokładnie. A ta wełna jest trudna w utrzymaniu? Jak się zachowuje w praniu? I... Troszeczkę trzeba jej poświęcić uwagi. To nie jest to samo, co takie jakieś bawełniane materiały z rozmachem. Super. Rzeczywiście o wełnę czesankową trzeba dbać. Te produkty już gotowe z wełny czesankowej, niestety no absolutnie nigdy w życiu nie wolno włożyć do pralki. To jest taka podstawowa zasada, że po wizycie w pralce taki przedmiot będzie do zniszczenia, ale z racji tego, że to jest bardzo popularny trend, to pralnie chemiczne, które się zajmują profesjonalnym czyszczeniem produktów wełnianych, bo to przecież nie tylko są koce, ale również ubrania wełniane, ma już właśnie w swojej ofercie pranie z lanoliną, właśnie produktów z wełny, między innymi czesankowe. O kolory nawet nie pytamy, bo tutaj ograniczeniem jest tylko i wyłącznie nasza wyobraźnia, dokładnie. Nie tylko monochromatyczne. Zobacz mój rządek. Jestem pięknie, a ja już zamykam moją poduszkę. Jak to podnosi samoocenę. Dokładnie. Że jest w stanie to zrobić. To jest dokładnie. Poza tym zawsze bardzo, bardzo to jest miłe, jak ktoś przychodzi do nas do domu i my mamy przeróżne właśnie takie rzeczy zrobione samodzielnie, gdzieś tam porozkładane, takie półki, poduszki i ktoś spyta, jakie to ładne, a kto to skąd zrobił? To masz? A to ja to zrobiłam sobie. A. I to jest naprawdę bardzo, bardzo miłe. Zawsze to jest bardzo, bardzo miła sytuacja. No i poduszkę mam zamkniętą, więc jak państwo widzą, nie jest to jakiś na przestrzeni bardzo, jednej bardzo. Rozmowy. To my może jakąś szybciutką drzemeczkę teraz na mięciusiej podusi. Ale nie za długo. Ale nie za długo, bo widzimy się dosłownie za chwileczkę. Zobaczmy, co jeszcze bardzo w programie. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie.